O dobra, jest Candles, dobra, jak... O, kurwa! O kurwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, to jest druga noc w grze Dungeon Nightmares, grze, o którą prosiliście w komentarzach, by kontynuować, no i... O, jest Candles! Dobra, mamy Candlesa, super. Mapka, dobra, mapka. Tutaj jestem bezpieczny, ja się... A, kurwa, dobra, nie jestem tu bezpieczny. Co się stało? Rura Ogar, dobra. Czyli idziemy prosto w lewo, nie wiem, gdzie jest wyjście, tu gdzieś jest wyjście, dobra. Dobra, idziemy przed siebie, szybko Candlesa zapalamy, nie ma co oszczędzać Candlesów. Po prostu biegniemy przed siebie. Kurwa! Oddajcie mi Candlesa! O kurwa. O wy suki, mamy Candlesy! Mamy sztabki złota, zbieramy wszystko i spierdalamy stąd. Dobrze. Mamy beczkę, nie mogę podnieść beczki. Muzyczka Ogar. Nie, to nie tędy, to jest na pewno nie tędy. Chuj z tym złotem, ja po prostu chcę stąd wyjść. O, ale jest złoto, dobra, jak jest obok nas... Co ja przed chwilą... We are always watching. To zabrzmiało tak pedofilsko. Dobra, prosto. O kurwa, zapalaj Candlesa. Spokojnie. Cześć, Kościejku. Cześć. Kurwa, co to było? Dobra, tędy. Ja zgaduję, że to tutaj. Nie mam oczywiście pewności. Po co ja tu wchodzę? Przecież tutaj nic nie ma. Dobra, kuferek zbiorę. Don't trust anyone you meet down here. No to chyba oczywiste, żeby nikomu tu nie ufać. Kto normalny tu wchodzi? Poza mną. Nie, dobra. Jest wyjście, dobra! Co kurwa? Artefakt mam wam znaleźć? O kurwa, jak ja nie lubię czegoś takiego. Przepuść mnie. Pcham cię, Kościejku. Dobra, chyba muszę iść dalej. Zapalaj Candlesa. Jak ja nie lubię czegoś takiego, obracasz się, a tutaj... Dobra, nie. Przesuwamy Kościejka. Panie Kościejku. Dziękuję. Dobra, ziomeczek nas się zmęczył. Okej, gdzie jest artefakt? Gdzie może być ten pieprzony artefakt? A ty co, czego tutaj chcesz? Ej, Kościejki, chyba się zbagowaliście. Chyba się zbagowaliście. Pcham kościej. Już prawie. Jesteśmy, dobra. Czyli teraz idziemy tędy. Tędy. Idę po artefakt. Nic mi się nie stanie. Ja nie patrzę, nic na mnie nie działa. Idę przed siebie. Musiałem się zmęczyć. No bo jak żeby inaczej. O dobra, jest Candles, dobra, jak... O kurwa! Dobra, tędy. Nie wiem, zgaduję, że tędy jest artefakt. Mniej więcej w takim pomieszczeniu był poprzednio. Ziomeczek oczywiście się zmęczył. Był poprzednio chyba na samym dole. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, nie. O kurwa, szepty, nie. O, tam coś jest. Mamy artefakt, ja stąd spierdalam. Ziomeczku, chyba nie w tą stronę spierdalam. W tą, czy nie? W tą muszę spierdalać, dobra.
Dobra. Spierdalamy. Siomeczku, nie męcz się, nie teraz, jesteś blisko już. O kurwa! Dobra, ten patent już znamy. Nie damy się przestraszyć. Ziomeczku, biegnij. Jesteśmy już blisko, ziomeczku. Dobra, tu jest kościej, czy on się... Nie, dobra, nie ma kościoła. Przecież ja go tu pchałem. Aha, teraz wróciliście na miejsce, tak? Dobra, wyjście. Nie obracam się za siebie, nigdzie nie patrzę. Wyjście, coś tam wyskoczyło chyba. Ale wyszedłem. Udało się. No i dwa survived. Mega. Gold found 53%. Więcej niż połowa, więc... Jest dobrze. They want their revenge. O nie. Ale co ja im zrobiłem? Nic im nie zrobiłem. Nawet nie wiem, dlaczego tam się znalazłem. Night 3 awaits. A więc, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Decyzja, czy nagrywać trzecią noc, należy tylko i wyłącznie do was, więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie, bym nagrywał tą trzecią noc, czy też nie. A więc... To by było tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie lajka, komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z pozostałymi materiałami, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i hejos! Outlast w jedną minutę? Tak! Naszym głównym zadaniem w grze jest Spierdalanie! Co? Spierdalanie! Przed napalonymi pojebancami bez ubrań! Pobaw się z nami!